Powstaniec 1863 to pierwszy od 30 lat film fabularny opowiadający o powstaniu styczniowym. Produkcja przybliża sylwetkę księdza generała Stanisława Brzuski, dowódcy, który najdłużej stawiał opór Rosjanom. Historię ostatniego powstańca wziął na warsztat reżyser Tadeusz Syka. Przede wszystkim pomysł na realizację filmu Powstaniec 1863 można scharakteryzować na trzech płaszczyznach. Pierwsze, od 30 lat nie powstał żaden film o powstaniu styczniowym. Drugie, fenomenalny bohater. Ksiądz generał Stanisław Brzuska to osoba no niby znana, ale tak naprawdę okazuje się, że wcale nie znana, a dziś bardzo aktualna. I po trzecie, kiedy wybucha wojna w Ukrainie, to ja już stwierdziłem, no już nie ma wyjścia, trzeba ten film zrealizować. Bo będziemy chcieli pokazać, że 160 lat wcześniej my Polacy w tej samej geopolityce podjęliśmy walkę nierówną z Rosją. Przegraliśmy, ale tak naprawdę wychowaliśmy kolejne pokolenie, które w 20 roku podjęło się obrony Warszawy. W projekt zaangażowano gwiazdy polskiego kina. W rolę tytułowego powstańca wcielił się Sebastian Fabiański, który w rozmowie z naszą stacją przyznaje, że było to dla niego nie tylko doświadczenie aktorskie, ale też pewnego rodzaju przeżycie duchowe. Ksiądz Brzuska, czyli bohater, którego gram, człowiek, który w wyniku okoliczności został dowódcą oddziału powstaniu styczniowym, chwycił za broń i poszedł na wojnę. Bardzo gdzieś dla mnie ważna sfera tego bohatera to była ta metafizyczna, mistyczna. Czy to pana jakoś duchowo jakby wzbogaciło? Może pan tak powiedzieć, że to będzie coś takiego ważne doświadczenie duchowe dla pana? Myślę, że tak. Myślę, że ten film pojawił się też w bardzo konkretnym dla mnie momencie i bardzo fajnie, że się pojawił. Bardzo jestem wdzięczny też Tadeuszowi, że reżyserowi, że mnie zaprosił do tego projektu, bo tak jak powiedziałem już niejednokrotnie, że gdzieś dla mnie w bardzo trudnym momencie mojego życia, też psychicznie, prywatnie, poczułem się jakoś tak, nie wiem, potrzebny. W filmie zobaczymy też Cezarego Pazurę, Olgierda Łukaszewicza czy Daniela Olbrychskiego. Po to taki film robimy, żeby to było przybliżyć ten okres, który jest naprawdę o wiele mniej znany niż okres trylogii, niż okres powstania Kościuszkowskiego, powstania listopadowego. Wspaniale, że taki film powstał. Przy okazji promocji filmu zaprezentowano także artefakty silnie związane z księdzem Brzuską, oryginalną szablę, której duchowny miał używać w trakcie powstania, czy nadany pośmiertnie przez świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego Order Orła Białego. No na pewno jednym z naczelnych takich artefaktów, które motywowały, które pokazywały wagę w ogóle całej tej historii, o której opowiadamy, to jest właśnie ten Order Orła Białego, najważniejsze polskie odznaczenie, nadane przez profesora Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w maju 2008 roku pośmiertnie księdzu Brzusce. No jest to kilka takich artefaktów, które przypisywane są księdzu Brzusce. Po pierwsze ta szabla oficerska złożona teraz na Jasnej Górze. Tutaj dzięki ordynariatowi polowemu przyjechała także tutaj na tę konferencję, była prezentowana, ale kilka innych jeszcze. Ryngraf, okulary, stuła haftowana krzyżykami. Ona znajduje się w tej chwili w Muzeum Regionalnym. To są rzeczy takie, które są przypisywane księdzu Brzusce i stanowią swego rodzaju pewnego relikwia. Historia księdza generała Stanisława Brzuski jest cały czas żywa na Podlasiu. Za sprawą filmu Powstaniec 1863 historię nieuchwytnego dowódcy będzie mogła poznać cała Polska. Premiera filmu odbędzie się 12 stycznia 2024 roku, czyli za niecałe dwa miesiące. Dla wpolsce.pl Maciej Zemła.